Na wynik badań genetycznych będą oczekiwać suwalscy śledczy, których zadaniem jest wyjaśnić przyczyny tragedii w wieżowcu przy ulicy Kowalskiego 16, ale również poznać tożsamość ofiary pożaru. Jak informowaliśmy kilka dni temu, w środku nocy mieszkańcy tego wielorodzinnego budynku zauważyli pożar w windy, w jaką wyposażony był budynek. Dźwig osobowy przed tragiczną nocą sprawiał pewne kłopoty, dlatego 4 maja administrator bloku unieruchomił urządzenie. Nocą zaniepokoił mieszkańców hałas i gęsty dym. Na miejsce zjechało aż 7 zastępów strażaków, którzy po ugaszeniu ognia ogarniającego windę oraz jej szyb, oddymieniu i otwarciu kabiny dokonali makabrycznego odkrycia. Wewnątrz znajdowały się zwęglone ludzkie zwłoki. Ich stan był taki, że nie sposób było jednoznacznie stwierdzić, czy są to szczątki kobiety czy mężczyzny. Do tej pory udało się ustalić, że ofiarą pożaru padł mężczyzna. Prawdopodobnie to jeden z lokalnych bezdomnych, jednak tę teorię mogą potwierdzić jedynie badania DNA. Śledczy muszą również wyjaśnić, jak dostał się on do windy oraz w jaki sposób doszło do zapalenia się dźwigu. Wśród hipotez dotyczących tej kwestii pojawia się również i taka, że pożar został zapoczątkowany od niedopałka papierosa. Jednak na ostateczne potwierdzenie lub wykluczenie tej teorii i jeszcze musimy poczekać.